ponad 20 lat to jednak kawałek czasu. Ja bym tego jeszcze nie nazwał sukcesem. Na pewno jakichś osiągnięć mamy trochę na koncie, całkiem fajnych, ale w takiej skali globalnej, tak jak staram się od zawsze patrzeć na to, co robi na architekturę, to mam nadzieję, że się uda, ale przede mną jeszcze trochę do zrobienia. Czyli co, myśli pan, że ten najlepszy projekt jest cały czas przed panem, tak? Powiem panu tak, że tak zupełnie serio, tego nie wiem, ale to jest trochę tak, zanim świat się o tym dowie, zanim świat to zrozumie, to jest długi proces, to nie jest takie proste. My będąc w Polsce nie jesteśmy jak gdyby takim miejscem, na które oczy architektury świata są zwrócone. Polska to jest takie, wie pan, takie miejsce żadne, niestety. I często jest tak, że architekci kojarzą, znają nasze projekty, a dopiero potem się dowiadują, że my jesteśmy z Polski, to, że to jest w Polsce. To jest w ogóle tak, aha, w Polska to tak jak przyjeżdżają do mnie klienci, to ostatnią rzecz, jaką pytają, a oczywiście potem pytają, to gdzie jest nasze biuro? A w Katowicach okej. Okay. Było w Gdańsku, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, to jest jakby taka sprawa, przechodzi do biura ktoś po projekt, a dopiero potem się pyta, gdzie mam przejechać. Także trochę tak jest z tą Polską, dlatego nam jest ciężej. Nie jesteśmy Holandią, nie jesteśmy Danią czy Szwajcarią, że wszyscy z zainteresowaniem patrzą, co nowego tam się zdarzy, już wyczekują. A tu to w ogóle są zdziwieni, że coś się zdarzyło. I proces, żeby to odkręcić, to jest bardzo długa droga, ciężka. A jak panu się podoba Śląsk? Tak serio? Gdyby nie smog, to byłoby już całkiem fajnie. A niestety od listopada do kwietnia wkurza mnie to miejsce. Architektonicznie najlepsze miejsce w Polsce. Najlepsze. Do życia, gdyby nie smog, jedno z najlepszych. Blisko góry, czego chcieć więcej, narty, dla mnie super. Dużo dobrej architektury, tej przedwojennej i mimo wszystko tej współczesnej też. Także, no wie pan, wszystko jakby pod ręką, tak? Tak jak mówię, tylko smog, z którym powinniśmy walczyć. Ja myślę, że to jest takie miejsce, gdzie powinno się o tym gadać, powinno się wdrażać nowe technologie. Taka dygresja. Włączyłem sobie chyba wczoraj, przedwczoraj film duński W czepku urodzony. Kurczę, 100 lat temu młody wizjoner mówi o tym, że musimy odciąć się od węgla. 100 lat temu. I musimy być nowocześni. I mówił o farmach wiatrowych, o wiatrakach, żeby tak pozyskiwać energię. To taka dygresja. Gdzie my jesteśmy, a gdzie oni byli wtedy? A chyba architekci też mają swoją rolę do odegrania, chociażby poprzez zaproponowane rozwiązania, tak, architektoniczne? Wie pan, każdy ma swoją rolę do odegrania. Architekci oczywiście też, żeby propagować rozwiązania energooszczędne, żeby pokazywać, że energię można czerpać dookoła z tego wszystkiego, co już nas otacza, bo to już staje się realne. Żeby budować mądrze, ekologicznie, jasna sprawa. Ale to i tak to jest tylko promil tego, co możemy zrobić. Podstawą są politycy, świadomi, to jest edukacja. To są takie zmiany, które wie pan, po prostu trzeba na ludziach wręcz wymusić, bo inaczej nic się nie stanie. Taka jest prawda.